Córko, synu, umieszczony jesteś w ogrodzie, którym jest do zrobienia porządek, ale masz w tym ogrodzie altanę. W tej altanie masz wszystkie potrzebne narzędzia, które są tobie potrzebne do ogarnięcia swojego ogrodu. Nie proś mi o coś, co już dostałeś. Dlaczego ty robisz ze swojego ojca debila i prosisz o rzeczy, które już masz? Prosisz już o rzeczy, które już tobie zostały zagwarantowane na krzyżu. Prosisz o rzeczy, które już są wpompowane w twojego ducha. Prosisz o rzeczy, których już nie mogę ci dać drugi raz, bo już je masz. Wystarczy tylko wejrzeć w siebie. Zobaczyć, co masz do uporządkowania. Wziąć narzędzie i zacząć z niego korzystać. Już nic więcej nie dostaniesz ponad to, co już dostałeś. Już dostałeś wszystko na krzyżu Golgoty. Teraz tylko naucz się z tego korzystać. Amen.